Hej, z tej strony Dyko i kontynuujemy przygody w Satysfactory. Dzisiaj będzie szybki odcinek, bo chcę tylko zaplanować jakieś kolejne surowce i sobie rozpisać, jak to na kartce by miał tym wyglądać dalszy rozwój fabryki. Dzisiaj chyba nawet nic nie będziemy przynosili, ale to co zrobiłem tak poza nagraniem na szybko, no to gdzieś tam brakowało zasilania podłączonego, gdzieś linie były nie tej klasy co trzeba podłączone, więc to wszystko zostało zoptymalizowane. I tym samym na przykład mamy tutaj stalowe belki. To jest też 6 nadmiarowych, które nam się tutaj produkują, które stąd będziemy mogli sobie pobierać do naszych potrzeb typu postawienie linii. No, klasy trzeciej. Samo żelbeton też się produkuje, już część surowców zaniosłem do centrum rozwoju z odcinkiem również. Podłączyłem też linię produkcji tych kratownic. I to co jeszcze muszę zrobić, to skontrolować, czy węgla nie mamy za mało, żeby nam się tutaj nie wyłączyło. Ale w dalszym ciągu węgla mamy wystarczającą ilość. No i dostawiłem też tutaj tą linię produkcji do starego typu, ale to co zrobiłem, to produkujemy 30 na minutę, ale żeby produkować 30 na minutę, to ja bym musiał dostarczać 120, czyli mamy niewystarczającą ilość produkcji. 67,5 jestem w stanie dostarczyć. Więc nie ma co na takiej mocy cisnąć. Dobra. Tu potrzebujemy 90 na minutę, ok. Więc bardziej tutaj dostarczymy. O, w ten sposób zrobimy. To my tutaj już produkujemy 90 na minutę. Tu też 90 na minutę, 22,5 na minutę. No to w miarę szybko te belki będą się robiły. Bo tam, żeby te kratownice zrobić, to potrzebujemy aż 30 na minutę. No tutaj jakoś nie mam ochoty ciągnąć żelaza, żeby robić nowego typu. Tu sobie prezent pozbieramy. Te prezenty coraz częściej mi wyskakują. Ten też sobie zabierzemy. I dostawmy te motorki. I kapsułę nośną wysyłamy. Milestone reached. Oil acquisition and refining unlocked. Oil based products can now be made. The byproducts of oil refinement can be used after further processing, as seen in the refinery. Caution, this is a reminder to minimize the chance of expiration during out-of-base activities. Mamy rafinerię. Rafinuje płynie lub stałe części na inne części. Okej. Okay. Czyli produkcję silniczków będziemy musieli postawić. Ekstraktor ropy. A to jest energii? Z energii chyba nic nie mamy nowego. No, zobaczmy tutaj części. Co nowego mamy? Jest plastik. O, mamy alternatywną żywicę polimerową. 20 plastiku i woda. 20 na minutę w rafinerii, czyli powoli możemy produkować paliwo, żywice, nawet gumę możemy robić. Więc powoli mamy plastik. Plastik nam będzie potrzebny przy katerycie
i te ograniczniki SI byśmy mogli w końcu zacząć robić. Zobaczmy, co potrzebujemy do ograniczników SI. Miedź i szybkowody. Czyli miedziuchę postawimy koło szybkowodów i tam będzie produkcja SI. Ale to, co zobaczyłem, to przyjrzałem się dokładniej, co mamy dostępnego w Fixicie. I tutaj mamy na przykład mały betonowy filar, czyli mamy sporniki, które na pewno sobie kupimy. No i ramy podłogi by nam się przydały też. Bo nie wiem, czy jestem w stanie w jakiś sposób zrobić. To są dachy. A coś do podłóg? No właśnie, podłogi jeszcze będą pytaniem, jak je robić. Więc póki co, bierzemy te filary. I to mamy w fundamentach, czy w ścianach? Nie, tutaj mamy, o. Duży spornik to jest taki, a mały sporniczek to jest taki, okej. Pasuje mi. Mała maska przeciwgazowa. Tego na razie nie chcę. Artefaktycznego przesyłu płynów też na razie nie chcę. Te silniki i adaptacyjne jednostki kontrolne będziemy musieli robić. Ale szukam coś, co mnie bardziej zainteresuje. Właśnie, żeby tą logistykę mieć lepszą, to potrzebujemy i gumę, i komputery. A komputery były w produkcji przemysłowej. Plastik już mamy, gumę mamy, więc to powoli też będziemy musieli dostawić. Ale te rurociągi mnie interesują. Tylko te ciężkie ramy, jak je postawić? I z czego je się produkuje? Czy już mam to odblokowane? Ciężkie ramy. Mamy. O kurczę. W producencie. Śrubki, belki, rurki. No to jest trochę tego. To nie na ten moment. Więc sprawdźmy jeszcze inne. To nie jest na ten moment do zrobienia. To też nie. I tu chcą zapakowane paliwo do plecaka odrzutowego. I to by było fajne. Plecak odrzutowy mógł nam mocno pomóc w eksploracji. A to, żeby rozpocząć cokolwiek w poziomie szóstym, to my i tak potrzebujemy wykonać tutaj te plany. Więc najbardziej potrzebną rzeczą, którą mamy do zrobienia, to jest właśnie plastik. Więc będzie trzeba jakoś to skonstruować do produkcji plastiku, naszą fabrykę. Tam na razie nie chcę nic przenosić, dopóki nie zrobią się te... Oho, trochę węgla nam brakuje. Zaczyna powoli brakować. Kratownice się tam zrobią, jeśli kratownice zrobią w tamtym miejscu. No to ja wtedy będę mógł pomyśleć o jakimś innym rozwiązaniu. A teraz ja bym chciał po prostu rozpocząć produkcję ograniczników SI. Czyli tutaj będę musiał doprowadzić miedź do naszej bazy. Tu masz 3. Tu jest za dużo. No tu robimy 15. I co ja później z tym mam zrobić? A tych światłowodów coraz więcej mamy. Ale światłowody też powinny się produkować. Więc jak ja bym to zrobił... Na jeszcze jednym rozdzielaczu dostawił jeszcze jedno.
by produkować więcej. Nie mam przy sobie nic, co by było wzmocnieniem produkcji. No teraz tak, ja to muszę sobie rozpisać. Wezmę sobie kartkę, długopis, czy tam ołówek. Teraz tak. Graniczniki SI. Czyli my będziemy produkowali 5 ograniczników SI z 100 światłowodów. Czyli potrzebujemy światłowody w postaci 100, a jeden nam produkuje 60, czyli potrzebujemy ich mieć 2. To będziemy produkowali ich 120 wtedy. A 20 na nasz użytek. Szybkowody są sztabki katertu 12, produkujemy 15, czyli by było 30. Już mam wstępnie wszystko policzone. Tutaj jeszcze mieć będziemy ciągnęli gdzieś na wejście dotąd. Ale potrzebujemy dwa piece. Co to jest? To jest rozdzielacz. Ten rozdzielacz zamienimy na łącznik. Ale już wam powiem dlaczego. On niech sobie tam wychodzi. Oj, to nie tak ma być. Tu faktycznie ma być rozdzielacz. Tu też sobie damy rozdzielacz. Tylko ja bym chciał to zrobić sprytnie. To chyba będzie ok. Oj. Coś tu się zmyciłem. Tu ma być rozdzielacz. I on ma mieć wejście stąd i stąd. Też tak nie zrobię. Kurczę, bo ja bym chciał, żeby mi dwa wejścia dawało jedno wejście. No to chyba nie jestem w stanie tego zrobić. To i tak zrobimy w ten sposób, że... Kurczę, nie mam w ogóle koncepcji na to. Bo ja chciałem zrobić tak, żeby mi z tych dwóch złączyło w jedno dnie, przesłało tu, ale jednocześnie jeszcze wysłało tam. Bo tutaj bym chciał mieć sztabkę katerytu kolekcjonowaną z tych pozostałych produkcji. Tak czy inaczej, chyba i tak mi tylko pozostaje to przesunąć gdzieś dalej. Zmieniłem trochę koncepcję. Tu nam będzie się cały kateryt zbierał. Tylko te światłowody... To nie mają być światłowody. Światłowody to dopiero tutaj produkujemy. Znaczy szybkowody. Czemu one się ciągle mylą? Światłowody z szybkowodem. To ja nie wiem. Tutaj sobie dobudujmy fundamenty. I usuniemy też drzewo. A tutaj byśmy mogli te liście posprzątać. Mam nadzieję, że nie będą odrastały nam.
tym wypadku. Czyli tu mamy kateryt. Ajajaj. Oj, mam problem. Bo światło wody poszły i... Znaczy szybko wody poszły na linię. No i pewnie nie jestem w stanie go stąd teraz zabrać. Dobra, usuńmy ten konstruktor, usuńmy tą linię. I środkowym przyciskiem mogę sobie bez problemu użyć. Szybkiego wyboru elementów. I teraz tak. To niech na razie tu stoi. Ja bym potrzebował teraz zrobić dwa piece, dobrze mówię. Tak, dwa piece, żeby produkować 60 sztabek miedzi. Czyli piece hutnicze. Ok. Jeden i drugi. Potem z tych dwóch piecy mamy postawić trzy konstruktory. Czyli... Dwa piece muszą się rozdzielić na trzy. Czyli ten jeden pójdzie kawałek w innym miejscu, bo teraz potrzebujemy... Właśnie. Tu rozdzielimy. Tu na środku gdzieś później scalimy. Żeby każdy z nich dostał odpowiednią ilość surowca. A, właśnie, jeszcze tutaj musimy to wziąć poprawkę. To zanim ja to zrobię. Okej. Okay. To ja tu po prostu jakoś tak to połączyłem. Tu już mamy naszą montownię. I mniej więcej jesteśmy gdzieś na tej linii. Ale żeby już tutaj położyć magazynek, to może być przez tą skałę kiepsko. Czy mamy szybki przełącznik? Tak, mamy. O, to po prostu zróbmy to w ten sposób. I w ten sposób zrobimy sobie magazynek. Wiedziałem, że za szybko kliknąłem. I w ten sposób będziemy mieli tutaj tworzone ograniczniki SI. Czyli tak, stawiamy dwa piece i trzy konstruktory. Tylko, czy ja sobie mogę pozwolić na to, żeby mieć konstruktor w tym miejscu? Bo później z trzech konstruktorów to wszystko musi nam się włączyć w jedną linię. Bo tutaj mamy robić miedziane blachy. To jest 10 blach na minutę, ale potrzebujemy 25. Czyli akurat. Bo nie pójdzie tu rozdzielacz, ale pójdzie łącznik. Powiedzmy gdzieś stąd. I też postawimy później magazynek. Czyli bez problemu mogę sobie tutaj postawić kolejny konstruktor. Jeden. I drugi. I do tego zasilanie nam dostarczą aż dwa piece.
postawimy łącznik. Chyba będzie ok. Tak, jak najbardziej. A tutaj rozdzielacz. Konstruktor ma za zadanie miedzianą blachę i ten tak samo. O, tu nie połączyliśmy jeszcze. I drugi piec postawmy sobie w tym miejscu. Ja bym chciał tak, wiecie, na równi z nim. I to powinno być ok. Abyśmy coś takiego zrobili. A tutaj po prostu bym postawił słupeczek klasy drugiej. To postawimy sobie tutaj ładnie. No i pytanie tylko jest, czy nam energetyka wytrzyma takie połączenia. A, tu już więcej nic nie będę musiał łączyć, okej. Jedyne co, to będzie trzeba postawić sobie kontener. Dajmy na to równo z tym. I powiedzmy może tutaj. Tak czy inaczej. Mogliśmy tak na równi z tym zrobić jeszcze nawet. Łącznik bym postawił w tym miejscu. To faktycznie usuniemy. I z tego łącznika byśmy dali magazynek. Ładnie na równi, ale właśnie. Ta linia nie będzie ładnie. Więc albo linia będzie ładnie, albo niefajny łuk powstanie tutaj. Więc minimalnie to sobie wydłużymy. I teraz jest w miarę piękny łuczek. Tu produkuje nam 30 na minutę, więc spokojnie klasę pierwszą możemy zrobić. Ten łuk nie będzie taki za ładny, ale jakiś tam będzie. I tutaj byśmy to mieli zakończone. Pozostaje tylko nam tutaj doprowadzić miedź. Czyli dajmy na to rozdzielać taśmę ciągu. Raz i dwa. Tutaj miała wchodzić nam sztaba miedzi, czyli 30 na minutę, czyli... Zrobimy to w ten sposób. I może dajmy to z tego, bo tutaj jedno bym wolał mieć zostawione, żeby robić przesył tam dalej. Albo żeby było ładniej, to ja to usunę. Ja bym chciał rozdzielacz, który nam będzie wpadał stamtąd. Tu nie.
to jest ładnie zrobione. Chyba tak. Na razie klasę pierwszą zrobimy. No i teraz jest ładnie prosto. I jedyne, czego tutaj brakuje przy produkcji wyręczników SI, to jest brak miedzi. Ruda miedzi. To jest ta linia. Ja to sobie wyślę linią tymczasową. Bo tutaj miedź mamy też używaną. A i tu mam błąd zrobiony. Tu jest potężny błąd. To było fajnie zrobione. Ale to miało nam dać rozdzielacz, który będzie rozdzielał katery i jednocześnie dostarczał to jest do linii katery tu, żeby później się z tym nie popełnić jakiejś gafy, to ja to od razu połączę. Na rozdzielacz mamy postawić w tym miejscu i w tym miejscu. I tu z góry dopiero taśmociągiem dostarczyć miedź. Zbyt pochyły. Więc go przynieśmy tak. Prąd. To jest najważniejsze. 400 MW konsumpcji mamy, więc nie najgorzej. Tu mamy wyraz przejście. Tu jest kateryt, tu idzie kateryt, więc jak gdzieś będziemy potrzebowali dalej kateryt, to my go sobie jesteśmy w stanie przetransportować tą linią dolną. Tylko tutaj już będziemy mieli kolizję z innymi surowcami, ale to zawsze można puścić później piętro wyżej jeszcze. Najważniejsze, żeby tutaj nie zablokować sobie produkcji. Czyli tu mamy mieć dostarczone 60 rudy miedzi. Są przestoje, więc będzie trzeba gdzieś powiększyć chyba produkcję rudy. To idzie na klasie pierwszej, czyli 60 dostarczamy. Tu jest sztaba miedzi. Tu jest jakieś rozwidlenie. Produkujemy jeszcze przewody. Czyli tutaj sobie wszystko uleczmy na klasę drugą. Najpierw sobie może tutaj wejdę, a potem ulepszę idąc na dół. Czy ja mam żelbetą przy sobie, skoro tu wszedłem? Nie mam przenośnej wiertnicy jednej. Mam przenośną wiertnicę. Czemu gra nie chce? A, widzicie. Jak skasowałem wiertnicę, to nagle mogłem zrobić. Tylko teraz pytanie, gdzie mam słupek elektryczny? Kompletnie nie widzę słupka elektrycznego, więc zróbmy to może tak. I ten prezent sobie zbierzmy. A nie, to widzę, że chyba z tego słupka od razu mam zasilanie. I sprawdźmy, czy wszędzie mamy już tutaj klasę drugą. Chyba tak, bo nie widzę, żeby się poświetlało nam. Więc ta produkcja już powinna nam dać wystarczającą ilość rudy miedzi. Co ja mogę zobaczyć, ile tam jest tej produkcji robionej.
O, ale węgiel się uzupełnił. Więc bardzo dobrze, że o węgiel nie musimy się martwić, bo on jest największym problemem na ten moment. Tu na świeci na czerwono. A, nie był wybrany. Moment, to jest kateryt. Sztaba katerytu tu ma być to robiona. 24 na minutę potrzebujemy, mamy robione 30, okej. Okay. I to by się zgadzało, bo tutaj nam zostaje. Tu są ograniczniki SI tworzone, których już mamy 5. A do badania nie pamiętam, ile jest nam potrzebne. A spójrzmy jeszcze na to. Miedziana blacha 25 na minutę. Miedziana blacha 25 na minutę, ok. Tylko pewnie jeszcze fabryka się nie rozruszała na pełną moc. Bo tu potrzebujemy sztaby miedzi 20 na minutę. A tu chyba dopiero ruda miedzi do nas dojeżdża. Pełnej okazałości. Tak, teraz to się rozkręca. 30 na minutę. No to 20 na minutę, czyli tutaj zasilanie jest prawidłowe. A tutaj co mamy czerwonego? Szybkowód, okej. Okay. Dojeżdża sztaba katerytu, czy nie dojeżdża? Tu coś się zatrzymało nam. A. To ten taśmociąg też zlikwidujmy. I szybkowody, i jeszcze tutaj zasilanko gdzieś było. Tu trochę brakuje przejścia. Ale te wszystkie ograniczniki SI chcę zabrać, bo nie pamiętam, ile ich było potrzebnych. A tutaj jeszcze mamy takie miejsce, że po raz pierwszy byśmy mogli nową rzecz postawić, której jeszcze nie postawiliśmy w tej grze. No w zasadzie wieżę obserwacyjną. To jest idealne takie miejsce, żeby ją właśnie tutaj postawić. I wtedy mamy wgląd na kawałek naszej produkcji. Tu mamy wszystko na zielono, tutaj też. Zebrałem już 26 ograniczników SI, żeby sprawdzić, czy możemy te badanie zrobić. W międzyczasie sobie trochę fundamentów zaczynam tutaj rozstawiać, żeby to lepiej wyglądało. Ale faktycznie tutaj brakuje jakby tak jednego przejścia. Więc będzie trzeba też coś z przejściem pokombinować. No i też powoli, stopniowo do zmiany będzie... cała ta baza stąd. Tylko bym chciał, żeby kratownice już się nam zrobiły. Tak, dzisiaj nam wystarczyło, ale nie mam już tych płyt. Kateryt i inteligentny rozdzielacz. Z racji tego, że ja mogę sobie przyłącznik taki mieć i tak samo w tym miejscu, to ja troszkę sobie zmienię mapowanie przycisków. O, nawet nie muszę. Myślę, że będę musiał
inaczej to robić. A, nadprodukcja, o. To mi się podoba. Nadprodukcja i wychodzi. No, to teraz te inteligentne rozdzielacze będą wykorzystywane przeze mnie. Tylko co potrzebujemy do jego postawienia? Wirniki i ograniczniki SI. Czyli de facto wszystko, co produkujemy aktualnie. Więc inteligentne rozdzielacze jak najbardziej się nam przydadzą. Czy coś jeszcze z katerytu możemy wymyślić? To możemy zrobić. Tyrolkę. Tego nie zrobimy. Tego nie zrobimy. Tego też nie. Tego tym bardziej nie. I przełączniki zasilania będziemy mogli stawiać. O, pięknie. Tu już jest nam plastik potrzebny. Wiecie co? Zróbmy jeszcze jedną rzecz, którą możemy zrobić. A mianowicie, ja gdzieś w pobliżu widziałem dysk twardy, który należy zasilić 20 MW energii, żeby go uzyskać. Ja potrzebuję sobie ściągnąć słup energetyczny, a z tego miejsca później te wszystkie słupy będę kasował. Mam nadzieję, że mi wystarczy przedmiotów, bo on jest gdzieś za tym miejscem. Jak dobrze pamiętam. O, dokładnie tutaj. I wyprodukujmy nową pałkę na tego. O, dwa razy i giną. Okej. Ups, co możemy walić? No i mamy pozyskany dysk twardy. I zaraz sobie sprawdzimy, co on nam da jako alternatywną technologię. Ale to zobaczymy się już na miejscu. Mamy dysk twardy. Przeskanujmy go. O, 10 minut też potrwa. No to. Będziemy mogli to dopiero zrobić w kolejnym odcinku. Na ten odcinek myślę, że będzie już to wszystko. Ja jedynie sobie pójdę zobaczyć, co się dzieje w nowym miejscu. Czy tu nie mam zastoju? A bardziej to mnie te budynki interesują. Wychodzi na to, że nie. To jest idealna ilość dostarczona. Tu miedzi chyba też. Ale ja sobie od razu wezmę ograniczniki. Pięknie, 41 wyprodukowanych. Nie wiem, jakby był zastój, to byśmy chyba mieli na zielono poświetlone. Możemy sobie dostawić kolejne fundamenty. I ja bym chciał to sobie jakoś oddzielić. Zapewne. Te płyty wszystkie są wykorzystywane, blach z miedzi. I nam nic nie zostaje.
bo powinno nam 5 na minutę zostawać, a nic nam nie zostaje kompletnie, więc jestem w szoku. Myślę, że teraz przeniesiemy w te miejsce. Tylko właśnie, czy nam to wystarczy, bo ja bym chciał tutaj robić... Trochę mało miejsca mi się to już wydaje na to, co bym chciał tu zrobić. Bo chciałem przenieść produkcję... Produkcję... tych wzmocnionych płyt, ale jakbym chciał tutaj sobie zostawić dwa miejsca wolne. To tak trochę mało miejsca się wydaje. Będę musiał sprawdzić, ile tam ten budynek zajmuje. Cała linia produkcyjna, żeby ją tutaj przenieść. Żeby tutaj już też produkować wirniki. No ale to jest już plan na kolejny odcinek. Dobra, nie przedłużając. Gra z wami, Dyku. Zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka i do następnego odcinka. Hej, hej!